Hej, cześć, cześć, mam z was kolejny unboxingu. Dzisiaj będzie to edycja kolekcjonerska gry Defiance. Jest to edycja zwykła kolekcjonerska, bo jest też edycja Ultimate kolekcjonerska. I bardzo fajnie się prezentuje, jak patrzyłem. Dlatego ją kupiłem. Kupiłem ją na Amazonie za 15 euro, bo w Polsce nie ma jej, nie znalazłem. I 15 euro kosztowała. A ta Ultimate Edition kosztowała 100 euro, co pomyślałem, a to wezmę tą edycję, jakoś też uzupełniam swoją kolekcję i też inne edycje do mnie mają dojść. Więc w tym miesiącu będzie napływ unboxingów. I tak to wygląda. Przód pudełka, trochę tu światło świeci, ale siedzę dzisiaj w innym pokoju, nie w swoim, bo w moim to tam wszystko na razie rozwalone, bo układam tam. I tak wygląda przód. Tutaj bardzo fajnie. Taka klatka, nie? Tak wygląda bok. Tak tył. Mówi co będzie w środku. Macie sobie, zobaczcie. Drugi bok, góra. A na dole nic nie ma. Więc zabierajmy się za otwieranie. Okej. Bardzo dużo tej folii, kurde, tu jest, widzę. No ale miało dojść dopiero we wtorek, a doszło już dzisiaj rano. W ogóle się zdziwiłem. No ale dobrze, że przynajmniej szybciej doszło. No co za folia. I tak to się prezentuje bez folii. Lepiej teraz pewnie możecie zobaczyć. A teraz zdejmiemy jeszcze to. W ogóle tam wkleić. Ja robot, jeżeli ktoś się pytał, co leciało w tle. Dobra, czyli tak to wygląda bez tego. O, teraz możecie zobaczyć, jak to wygląda. I teraz to wygląda też fajnie, bardzo fajnie. No taka klatka, nie? Można tu wziąć, wszystko złapać. No i tu się jakby otwiera o tym bokiem. I teraz otwieramy. To jest jakieś dźwięki, ma tę prawdę widać, że nowa. Czyli ta kosia otwiera. Zostawię troszkę do tyłu. I co pierwsze, wita nas figurka z tej edycji. Ale figurkę zostawimy sobie na koniec unboxingu, jak zawsze. I zbierajmy rzeczy, które są w środku. Pierwsze mamy list od tej firmy. Patrzcie, o taki. Właśnie, że chyba potwora, że właśnie, że kupiliśmy go. Podpis tego gościa, który nam go sprzedał. Kolejna rzecz to naklejki. Już wam listem z bliżej pokażę, patrzcie. Ej, ptaszki tam! Spokój. No i tutaj kolejna rzecz, czyli artbook. W dobrej, twardej oprawie z takiego materiału Defiance Art i zaraz wam powiem, ile ma stron. Ma 101 stron. Bardzo fajny, z takiego papieru trochę śliskiego, ale za to dobrego, bo jest twardy i ciężki taki bardziej niż w innych artbookach, więc tak to wygląda. Ja bo przerzucam wam po kilku stronach, nie? Nie pokazywać 100 wszystkich stron. Bardzo fajne. I będzie też pewnie jakiś odcinek z Defiance. I tak to się prezentuje. I tu jeszcze z tyłu jest nazwa chyba firmy. Chyba tak. I jeszcze taka wygląda z boku. Dobra, twarda, czarna oprawa. I przechodźmy do kolejnej rzeczy. Czyli już do samej gry i innych rzeczy, które są na dole. Mamy tutaj oczywiście grę niezafoliowaną, jakoś to jest w edycji kolekcjonerskiej, to nie musieli foliować. W środku, sprawdzę, czy nie ma żadnych kodów. W środku mamy pocztówki dwie. Chyba tylko dwie. Tak, dwie takie pocztóweczki. Fajne, bo to w ogóle Defense to jest taki ten, jeżeli nie wiecie, to jest serial, znaczy nie oglądałem chyba tylko jeden odcinek,
Taki bardziej film niż na początku. Myślałem, że to chyba jest jeszcze film i serial potem zrobili. Tak to wygląda, to książeczka nasza i płytka z grą oczywiście. Tak to wygląda. Wsuwamy sobie pocztóweczki do środka. No chowajcie, chowajcie. Tak jeszcze wygląda tył pudełka, bok. I kolejna rzecz, czyli soundtrack. Soundtrack. I tak wygląda, w takiej oprawie jest soundtrack. Raz jeszcze wam pokażę płytkę. Płytka tak wygląda. No, może być. Nie za świetne, ale jest. No i koniec tego, co było w pudełku. Zostało nam tylko jeszcze pokazanie naszej figurki z tej edycji. No i tak oto wygląda. Jeszcze nie wyjąłem z tej, ale zaraz wyjmę. W ogóle nóż mi potrzebny. Okej. Okej. Tu folia. Tu folia. Tu taśma znaczy. Tu. Na dole nie ma. I z drugiej strony. Okej. Potworek ucieka, widzę, z pudełeczka. Wracaj tu. Dobra, to wyjąłem go. Twarde takie, twarde i widzę trochę ciężkie takie. Z dobrego plastiku zrobione, zrobiona podstawka z napisem Defiance. Czekajcie, pod światło. Chyba widzieliście. Tak wygląda podstawka i tak wygląda potwór. Patrzcie. O tak o. Bardzo fajnie. I teraz spróbuję to ustawić tak, żeby to stało dobrze.